Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najbliższa niedziela to niedziela palmowa, w której podczas każdej mszy usłyszymy dwie Ewangelie. Pierwsza to Ewangelia, która będzie nam przypominała wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Oto radosny tłum skanduje słowa Hosanna na wysokości, Hosanna Królowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Entuzjazm, radość i wesele z tego, że oto do Jerozolimy wjeżdża ten, który jest oczekiwanym Mesjaszem. Druga Ewangelia to Ewangelia dużo dłuższa. Na tyle długa, że historia i tradycja Kościoła podzieliła ją na role. Będziemy w trakcie każdej mszy słuchali opisu męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Od namaszczenia w Betanii, poprzez ostatnią wieczerzę, modlitwę Chrystusa w Ogrójcu, Jego pojmanie, niesprawiedliwy sąd przed Sanhedrynem, skazanie przez Piłata, śmierć krzyżową i złożenie do grobu. Drodzy, ta Ewangelia bardzo mocno przedstawia nasze życie, bo w naszym życiu przyjmujemy różne role, przyjmujemy różne postawy względem Pana Jezusa, względem Pana Boga, względem drugiego człowieka. Ewangelie, które usłyszymy, są na tyle długie, że możemy znaleźć w nich wiele postaci. Możemy znaleźć tłum, który radośnie skanduje, widząc Chrystusa wjeżdżającego do Jerozolimy. Możemy znaleźć Judasza, który zdradza. Możemy znaleźć Marię, która obmywa swoimi włosami Jezusowe nogi. Spotkamy uczniów, którzy najpierw zapierają się, że będą z Chrystusem do ostatniej chwili, a potem śpią, jak gdyby nigdy nic, kiedy ten przeżywa swoje męki w Ogrójcu. Spotkamy żołnierzy żydowskich, żołnierzy rzymskich, którzy traktują Jezusa jak przedmiot, jak każdego innego skazańca. Zobaczymy Sanhedryn, który chce go zabić, Piłata, który nie wie za bardzo, co ma z sobą zrobić i miota się w swoich decyzjach. Zobaczymy wreszcie postacie w trakcie drogi krzyżowej i dwóch łotrów, jednego po lewej i po prawej stronie. Setnika, który uwierzy po tym, jak zobaczy, co dzieje się z Jezusem Chrystusem, i dwóch uczniów, którzy składają ciało Jezusa do grobu. Te postawy i te postacie przedstawiają nas, bo w każdym z nas jest trochę z Judasza, trochę z Marii, która słucha i przyjmuje to, co mówi Jezus. W każdym z nas jest trochę z ucznia, który w wielkich i podniosłych chwilach chce być z Jezusem do końca życia, ale kiedy przychodzi najdrobniejszy problem, wtedy zasypiamy, zatrzymujemy się i wycofujemy się. W każdym z nas jest trochę z żołnierza, który Chrystusa biczuje. W każdym z nas jest trochę z faryzeusza, który chce Go zabić w swoim życiu i nie pozwolić Mu decydować i przemieniać swojego życia. Wreszcie, czasami nie wiemy, co mamy z sobą zrobić, jak mamy podejść do Pana Boga, tak jak Piłat. Jesteśmy jak ci, których Chrystus spotykał na swojej drodze. Czasami płaczemy, czasami nie chcemy Mu pomóc, ale jednak do Niego przychodzimy. Czasami po prostu ocieramy Jego twarz. Kiedy indziej, w skruszeniu i w szczerości swojego serca wołamy: Jezu, wspomnij na mnie, kiedy będziesz w swoim królestwie. I po cichu przyjmujemy go do swojego serca, tak jak zrobił to Józef z Arymatei. Niech ta najbliższa niedziela, niedziela palmowa, czas, który rozpoczyna wielki tydzień, będzie dla nas początkiem czasu szczególnego. Czasu spotkania z Chrystusem, który umiera. Umiera dla Ciebie, siostro i bracie. Umiera z miłości do Ciebie, ale po to, żeby zmartwychwstać i żeby każdemu z nas dać życie. Życie tutaj, na ziemi, ale przede wszystkim życie wieczne w niebie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.